Kolejny raz konińskie uroczystości związane z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Kolskiej, na mogiłach poległych w walkach o wolną Polskę, a także niewinnych ofiar, które zginęły w bombardowaniach podczas nalotów oraz przy grobie obrońcy Westerplatte Piotra Barańskiego poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Jest to bardzo ważne ze względu na tych bohaterów, którzy zginęli ratując naszą ojczyznę przed agresorem. Także jest to bardzo ważne, myślę, że dla tych rodzin jeszcze, którzy pamiętają, dla też nowego pokolenia, które nie doświadczyło tak naprawdę tych złych wydarzeń. No i jest to taki moment refleksji nad tymi czasami, że nie zawsze pokój jest nam dany raz na zawsze. Również w Koninie nie zabrakło odniesień do toczącej się obecnie wojny u naszych wschodnich sąsiadów. W tym roku szczególna rocznica, bo nasi sąsiedzi właśnie doświadczają takich złych agresji. No i myślę, że to ma szczególny wymiar właśnie w tym roku, gdzie jednak myślami jesteśmy właśnie też z naszymi braćmi i siostrami z Ukrainy, którzy przeżywają to samo, co my przeżywaliśmy w 1939 roku. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, spółek miejskich, instytucji, organizacji, duchowieństwa, ale także nieliczni mieszkańcy i przede wszystkim kombatanci, których z roku na rok mamy coraz mniej. Wiązanki kwiatów zostały także złożone przez włodarzy miasta przy pomniku w sąsiedztwie Parku Miejskiego.